Impreza dzisiejsza, organizowana w Okręgu Olsztyńskim, ma tak naprawdę w głównej mierze wychodzi naprzeciw społeczeństwu. Uważamy, że coraz więcej musimy zrobić, myślę, że dużo musimy robić w zakresie promocji łowiectwa w środowisku. I udało się, że impreza strzelania myśliwskie do rzutek stała się imprezą towarzyszącą Senior Games, którego w tym roku organizatorem był Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Jako że staliśmy się partnerami tego przedsięwzięcia, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, no, chcieliśmy wykorzystać nie tylko jako imprezę zawodniczą, ale uznaliśmy, że jest to znakomita okazja zorganizowania właśnie takiego pikniku myśliwskiego po to, żeby pokazać go społeczeństwu. Nie jest to piknik dla myśliwych, a tak naprawdę piknik dla społeczności tutaj naszej miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Jak widać, coraz więcej widzów jest tutaj na obiekcie. Myślę, że rzeczą ważną, istotną dla podkreślenia jest fakt, że tak naprawdę to przedsięwzięcie jest takim społecznikowskim wyrazem organizacyjnym, jeżeli można tak to określić. Komisja Promocji Łowiectwa Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej wspólnie z Komisją Strzelectwa Myśliwskiego zorganizowała, można powiedzieć, gro przedsięwzięć, można powiedzieć, że idea cała i praca to jest właśnie garstki osób, choć tak naprawdę zrobił się to naprawdę duży zespół, który nawet trudno w tej chwili przedstawić. Rzeczywiście bardzo wiele osób zaangażowanych i chciałbym podkreślić w sferze społecznikowskiej, co jest, myślę, że rzeczą bardzo ważną i specyficzną dla naszej organizacji. Dzisiejszy piknik to rzeczywiście bardzo wiele różnego rodzaju przedsięwzięć, bo mamy tu zarówno pokazy łucznicze, pokazy strzelania z broni palnej, są również pokazy sokolnicze na rynku Starego Miasta, bo tak naprawdę żyje to miastem również i miasto. Na rynku Starego Miasta mamy honorowe krwiodawstwo, mówimy tak zwany farbowóz z łowieckiego, moglibyśmy to tak określić, gdzie myśliwi, leśnicy, sympatycy myśliwstwa oddają honorowo krew. Myślę, że to też jak gdyby taki element, który pozwala jak gdyby lepiej przedstawiać w lepszym świetle łowiectwo polskie. Impreza ta zgromadziła również bardzo wielu wystawców. Mamy tutaj również między innymi stoisko Lasów Państwowych, pięknie przygotowane. Mamy firmy również zajmujące się sprzedażą, powiedzmy sobie, broni, amunicji, ale również wszelkiego rodzaju akcesoriów łowieckich. Mamy również stoiska kulinarne, ale również i różnego rodzaju pamiątki specyficzne dla łowiectwa, ale i nie tylko, wszelkiego rodzaju różności. Myślę, że mamy również konkursy dla dzieci i młodzieży, tak naprawdę konkurs, którego główną nagrodą jest wycieczka do Europarlamentu z wiedzy o Unii Europejskiej. Mamy stale, tutaj nam umila pobyt na tym naszym obiekcie pani Kasia Sobczyk, która pięknym głosem, myślę, że wiele przypomina wspaniałych utworów. Tak więc rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Mamy również nieopodal, tutaj mamy stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie dzieci mogą malować, zdobywają nagrody, wspaniałe ciasteczka w kształtach dzikich zwierząt, ale mogą również postrzelać z wiatrówki chociażby do tarczy lub też do rzutek, które tutaj są przygotowane. Na pewno Państwo będą prezentowali te miejsca. W górze ty na gwiazd, w dole ty na miast, gwiazdy miastu dają znać, że wszystko
ci gwiazdka z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? A śpi do nocy, kiedy gwiazdy się na niebie złocą. Wszystkie dzieci nawet złe, ogrążone są we śnie, a ty jeden tylko jest. To są prace wykonane przez dzieci, które dotarły na naszą strzelnicę. Prace są bardzo ciekawe, oryginalne. Technika konkursu polegała na technice dowolnej, więc każdy uczestnik tego konkursu miał prawo wyboru. Konkurs zorganizował Polski Związek Łowiecki w Olsztynie. Celem tego konkursu była przede wszystkim popularyzacja wiedzy o łowiectwie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. To są właśnie te prace. Część jeszcze osób pracuje. Wiewiórka i spadające liście z drzewa. A z kim dzisiaj przyszłaś? No, z rodzicami i z koleżami. Tata poluje? Nie, ja tylko tak mistycznie, rekreacyjnie chcieli spędzić czas. Jak ci podoba dzisiejsza impreza, piknik? Naprawdę jest bardzo fajnie zorganizowane. Dużo konkursów dla dzieci. Myślę, że spędzimy tutaj czas do wieczora. Polski Związek Łowiecki przygotował jeszcze jedną ofertę dla najmłodszych, czyli dla tych maluchów, którzy jeszcze te swoje rysunki mają takie małe, precyzyjne, dlatego zaproponowano im kolorowanki. Pistolet Pustynny Orzeł, Desert Eagle, pistolet produkcji amerykańsko-izraelskiej, zasilany silnym nabojem, 50 Action Express. Energia tego naboju pozwala na skuteczne polowanie w niektórych stanach Ameryki Północnej. Pistolet ten wykorzystywany jest do polowania cały rok, bez okresów ochronnych. Dzisiaj strzelimy z tego pistoletu do celu metalowego. Strzelamy do celu metalowego. Tego pierwszego czy drugiego? Który pani sobie wybierze? Ja broń przeładowuję. Twardy spust. Środek celu, proszę. Obrać. Powoli ściągamy język spustowy. Powolutku. Pięknie. Znajdujemy się na polu numer 1, tak zwanym trapie. Polega to na strzelaniu do rzutków, które są ustawione i wylatują w różnej konfiguracji. Różni się ta dyscyplina od tradycyjnego sześcioboju myśliwskiego tym, że tak jak przynajmniej na tym stanowisku zazwyczaj strzelało się rzutki odchodzące z jednej maszyny, pływające w jedną, w drugą, w trzecią stronę. Natomiast tutaj polega to na tym, że na polu o wymiarach mniej więcej 20 na 30 metrów, które jest tym polem, w które mają wlatywać rzutki, na całej tej osi ustawionych mamy 6 maszyn. Maszyny są ponumerowane bądź oznaczone literami. Od literki A do literki F. Każda maszyna, każdy zawodnik, który wchodzi na stanowisko, wie dokładnie, bo ma przed sobą tak zwaną rozpiskę, który rzutek i z której maszyny będzie dokładnie strzelał. My jesteśmy z Gutkowa, konkretnie z sołectwa, a ty z Pepsi, to pacynka, dwa hucuły nasze. Moje imię to Anna Kopacz, koń pacynka. Ja jestem Weronika Gromacka, a to jest Pepsi.
Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten co gdyra przyjdzie tu. Osobiście na Strzelnicy Myśliwskiej jestem po raz pierwszy, ale jestem bardzo mile zaskoczona. A ponadto, kiedy myśliwi przyszli z propozycją zaistnienia przy naszej dużej imprezie Senior Games, długo się zastanawiałam. Natomiast to, co przedstawili, co mogą zaproponować naszym mieszkańcom, no było fantastyczne i już dzisiaj, w tej chwili mogę powiedzieć, że impreza jest rewelacyjna. Widzę, jak ludzie potrafią spędzać swój wolny czas na świeżym powietrzu, realizują swoje pasje, a jednocześnie jest to rywalizacja sportowa. Natomiast z boku jest też piknik myśliwski, gdzie bawią się całe rodziny i dla każdego coś miłego można znaleźć. Ponadto oddawanie krwi to jest kolejna akcja, którą myśliwi zorganizowali i to już w ogóle nie wymaga, uważam, żadnego komentarza. Także myśliwi to fantastyczni ludzie, robią bardzo dobrą robotę dla regionu, dla mieszkańców, ale i dla siebie. Uczą, pokazują swoim kolegom w tym samym wieku, jak można być aktywnym, jak można fajnie spędzać czas poza pracą zawodową. Bardzo ciekawa inicjatywa, która ma wielu zwolenników, a poza tym chcemy pokazać, że myśliwstwo to jest też bardzo dobry i przyjazny. Strzelamy tutaj tylko rzutki, które lecą nam prostopadle do stanowiska numer 2 i strzelamy w dubletach. Dublety, myśliwi wiedzą zazwyczaj, że jest to podwójne strzelanie. Rzutek się ukazuje na komendę daj. W momencie, gdy zawodnik oddał strzał, pokazuje się następny rzutek, do którego mamy prawo strzelić. Dość trudna konkurencja, aczkolwiek ci, którzy mają doświadczenie w polowaniu na bażanty czy kaczki, spokojnie sobie z nią radzą. Tak jak poinformowali mnie sędziowie, jest więcej celnych strzałów niż niecelnych. Proszę Państwa, zapraszamy na walki rycerskie. Tutaj rycerz reprezentuje, zresztą jak obaj pozostali, okres mniej więcej od 1380 roku do 1430. Nasza komisja strzelecka wspólnie z Komisją Promocji Łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym w czasie spotkania, które miało miejsce wiosną, chcieliśmy wypromować łowiectwo na terenie naszego województwa i na terenie Olsztyna.
Kolega dziś wyszukał jak gdyby temat współpracy, możliwości współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który akurat wówczas tworzył imprezę, która zresztą w tej chwili przebiega, jutro się kończy, czyli Warmia Mazury Senior Games. Nasze rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, który bardzo przychylnie spojrzał na całą sprawę, pozwolił nam jak gdyby rozpocząć cały proces. Trwało to praktycznie od kwietnia, maja, czerwca. Koledzy myśliwi, nie tylko z komisji, ale także zwykli koledzy myśliwi i koledzy strzelcy, takie jak Krzysztof Gromadzki, Karol Nowicki, Tomek Bieniek, koledzy z komisji różnych włączyli się i zaczęliśmy tworzyć tą imprezę. Podzieliliśmy się rolami i w ten sposób dzięki współpracy także z Lasami Państwowymi, z naszymi sponsorami, których mamy, stworzyliśmy tą imprezę. Myślę, że jak na nowicjuszy, taka impreza zrobiona przez myśliwych dla miasta jest bardzo fajna. Zdobyliśmy szereg pucharów, szereg nagród. Sama formuła zawodów przy pikniku, dlatego że jest to pierwszy piknik myśliwski, 45+, pozwoliła ściągnąć kolegów naszych Nemrodów, dlatego że najstarszy kolega ma 77 lat i wystartować wszystkich w miłej, wydaje mi się, że przyjacielskiej atmosferze. Powiem tak, że wiedza jest, no chyba wśród dzieci jest większa na dzień dzisiejszy niż wśród dorosłych. I jednak ze szkoły podstawowej dzieci wynoszą dosyć sporą wiedzę i ta wiedza jest duża. A im starsi uczestnicy konkursu, powiem, że wiedza jest mniejsza. Czy brała Pani udział w konkursie? Brałam udział w konkursie. Czy trudne były pytania? Trudne. Nie, żartuję, znaczy to zależy jaki poziom wiekowy się trafi. Jak małe dzieci to może sprawiać to problem. Co pani wygrała? Wygrałam misia, a oprócz tego dodatkowo wzięłam plan lekcji i mapkę na edukacyjno-przyrodniczą. I misia, macie kotę też? Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie, na świecie jest ślicznie, niech ten cud gra przyjdzie tu.
Jak smakuje posiłek? Posiłek rewelacyjny. A co pan zamówił? Pstrąga. Pstrąga grillowanego, naprawdę rewelacyjny. W jakiej roli dzisiaj tutaj pan uczestniczy? Na pierwszym pikniku? W roli sygnalisty. Stanowimy zespół sygnalistów myśliwskich przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku. No i naszym obowiązkiem dzisiaj było ogranie tej imprezy, danie koncertu na Starym Mieście przy Farbowozie. Przy okazji były dni takiej kultury kuchni polskiej, gdzie na zamku Grzegorz Rusak występował, gotował, opowiadał. Zbiórkę na zakończenie. Jest oczywiście wśród nas pani marszałek Anna Wasilewska, bo jakby mogło być inaczej. Witamy ponownie. Witamy prezesa Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej Jarka Groszyka. Jest wśród nas również zastępca członka Naczelnej Rady Łowieckiej, kolega Zbyszek Bryś. No i wszyscy my pozostali jesteśmy. I wy też. Ja, sędzia główny ma głos, Andrzej Kuśnierz. Chciałem serdecznie podziękować za miłą atmosferę, dużą dyscyplinę w czasie strzelania, no i ogłoszę na oczekiwane wyniki. I tak, w kategorii seniorów. Pierwsze miejsce w strzelaniu myśliwskim do rzutków w ramach Barmia Mazury Senior Gres 2012 z wynikiem 435 punktów, Ryszard Kamiński. Na pudło zapraszamy, na pudło. Drugie miejsce w strzelaniu myśliwskim do rzutków z wynikiem 430, Siergiej Isyryka. Isaryk, przepraszam. Trzecie miejsce z wynikiem 420 punktów, Zbigniew Grabałowski. Zapraszamy kolegów na pudło. A o wręczenie nagród, pucharów proszę panią marszałek Annę Wasilewską, prezesa Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i zastępcę członka Naczelnej Rady Łowieckiej, kolegę Zbyszka Brysia. Poza pucharami... Prosimy panią marszałek o wręczenie tego voucheru dla zwycięzcy i za drugie i trzecie miejsce również voucher w hotelu Condors Hotel. Zapraszamy. Zdzisław Abucewicz. Czy mam pana Zdzisława? Jest. Do spotkania na kolejnej imprezie w Olsztynie.